Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku nie Felsbruna, bo to nie ten farming. Witam was oczywiście w kolejnym odcinku z Zemkrika. Powiem wam tak, na tym serwerze nie byłem okrąg ludzki miesiąc. Ostatni raz byłem 18 kwietnia. Zresztą kto ogląda ostatni odcinek, to niech się przyjrzy u góry w prawym górnym rogu, że pisało 18 kwietnia. No a dzisiaj jest 18 maja. To co, kolejny miesiąc, to co, kolejny odcinek za miesiąc? Nie no, tak na nie no, tak na poważnie to... To kolejny odcinek będzie, nie wiem kiedy. Za 2 tygodnie chyba. Zależy jak to wypadnie. No teraz będzie... Środa... No za 2 tygodnie, no. Za 2 tygodnie kolejny odcinek, więc... Więc już będzie czerwiec. Ten czas leci jak porwany. A co ja tutaj w ogóle robię? Ja dzisiaj uprawiam pole. Talerzuję. I jak McCormick skończy, bo pisze, że zostało mu 10 minut wapnowania, więc jak on skończy wapnować, to zapnę ziemnik i pojadę siać rzepak na polu numer 41, 2, 3. Na Waltrak skończy, to pojedzie kolejne pole uprawiać. Oczywiście talerzówkę wypożyczyłem, żeby nie było, bo nie było mi stać, żeby ją kupić. Niby wymagane 350 koni, a gender 300 koni sobie leci z nim. I to full prędkością, bo full prędkość jest 18, a ja jadę no pod górkę 16, więc... Ja z górki jadę 18, więc na spokojnie, daję radę. Więc nie wysadziłem jakoś bardzo w powietrze. O, Żyd się mało zrobił, ale to tam ważne. No i jedziemy sobie z talerzówką i w późniejszej części odcinka, tak jak powiedziałem, jak McCormick skończy, przejmuję McCormicka i jadę siać rzepak. I taki będzie plan na odcinek. A w kolejnym odcinku, co będę robił? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Zobaczę. Bo może jakby się dzisiaj udało rzepak posiać, to bym skipnął czas do listopada. A nie, to zrobię kolejny odcinek w listopadzie. Gdzie będzie sprzedaż rzepaku. Oleju rzepakowego i. Będziemy. Chyba chleb już mieli jakiś. No i wtedy będę kupował prawdopodobnie żarnię i będę robił. Będę co robił. Nie wiem, bo ja kiedyś mówiłem sobie, powiedziałem w głowie, że chyba Ellengrad miał być Ellengrad mleczarnia. Na mleczarni Ellengradzie będzie ser. Na Baleronie chyba masło. A tu miała być czekolada. Czekolada z masłem chyba. Tak coś mi się kojarzy, że chyba czekolada z masłem. No bo masło to jest tam 2 mleka i jedno i daje jedno masło czy coś takiego. Nie wiem w sumie jakie to tam są proporcje, ale coś w tym stylu chyba. Nie no, dopóki nie będę miał. No właśnie, żeby robić czekoladę, muszę mieć cukier, a żeby mieć cukier to muszę mieć buraki. A żeby mieć buraki to muszę mieć siewnik w kukurydzy, którego nie posiadam. Ale zanim się wbiegł do kukurydzy, no to przydałoby się nowe pole. Bo tak trochę biednie, szczerze powiedziawszy. O, 74 jest skończone. Więc... anuluję pracę. Przejazd. Dobra, gender jeszcze nie dojechał, więc... Przejazd, ale zrobię sobie. I Waltra się składa i już pan powinien jechać. No McCormick pisze, że niby 6 minut jeszcze. Też nie chcę za dużo talerzować na tym odcinku. 6 minut, no to sobie wyrobię tą stronę i chyba to mi wystarczy na odcinek. Oczywiście miniaturkę sobie z żonglerem zrobię, bo będzie dużo ładniejszy kadr. Tu przy okazji będę sobie zaciągnął poprzecznik.
Pomocnik M został przez ciebie zablokowany. Tylko jaki to jest pomocnik? Co by ładnie zaciągnę już poprzecznik. Bo ja nie wiem, czy ja po odcinku będę w ogóle to talerzował. Niech tu na wiosnę będzie siane dopiero. No ale jak już pół pola będzie talerzowane, to drugie pół też by przydało, wypadało talerzować, nie? Jakby to tak jakoś wyglądało, chociaż te pole. Czy tu tak pewnie kurstwę będzie siał, to nie będzie tego widać, ale wiadomo o co chodzi, nie? Nie będę mówił o co. Przede wszystkim o czas. Bo ja mam dużo serii do nagrywania. A wiadomo, że im mniej przygotowania pod kolejny odcinek, to tym lepiej dla mnie. Wiadomo, po co mam siedzieć na przykład przykładową te 1,5 godziny i ogarniać save'a, bo pół godziny dobre tutaj jeszcze talerzowanie jak nic. Jakieś 40 minut. No bo to samemu to wiadomo, tutaj trochę kręcenia jest, więc jeszcze nie jadę prosto, tylko pod skosem, więc pracownika nie da się puścić. Jakbym chciał pracownika puścić, to bym musiał go puścić tak. Gdzie jest Waltra? A Waltra jest dobre. To bym musiał go puścić tak. Tak o. I tutaj był taki hektar, bym musiał ręcznie taki trójkąt dużo robić. Więc no nie wiem, nie wiem. A tu i tak będzie kurs pewnie siał. A ja będę sobie siał na odcinku te dwa pola. Albo te dwa. Te dwa chyba posieję. A nie, w sumie to ostatnio robię. Tylko, że ten nabornik przydałoby się przetalerzować. I chyba ja to tak zrobię. Ale to już Waltrum będę talerzował. No i dobra, 7300. Fajna talerzówka. Bottingerka. No i podniosę talerzyły. I wjadę sobie w ten przejazd. No i talerzyłem. Fajny zestaw. Tylko myślę, że jakby była 7R, to ten zestaw dużo lepszy by był. Znaczy ja nie mówię, że 6R jest złe, tylko wiadomo, że 7R ma trochę mocniejsza jest. Od te 50 koni i to już by wtedy na styk było w sumie do tej talerzówki. No bo teraz to widać, że on pod górkę trochę traci, tak? A 7R by sobie szedł. No bo czemu ja teraz jadę 14? Czy no ja wiem, czemu jadę 14, ponieważ gdyż ciągnik trochę przymały. Bo wymagany jest 350 koni, a ja mówię, zapiąłem 300 koni do tego ciemnika, do tej talerzówki, więc też nie ma co się dziwić, że ma jakiś tam problem, tak? Można było się z tego spodziewać, że. No i tak idzie świetnie, bo ja myślę, że on w ogóle dużo gorzej mu będzie szło. I że on będzie na przykład 10 na godzinę jechał, a nie 18. Myślałem, że pod górki będzie słabną. Chociaż tu górki nie ma na tym polu. Znaczy tu górka jest taka minimalna w sumie, jak widać. Ale tam z tej drugiej strony w sumie jest góra. Tam jest taka górka w jednym miejscu koło tych drzewek. Ogólnie 22 jest fajna i planuję więcej nagrywać, i więcej, i więcej, i więcej. Na początku nie mogłem się przekonać do tej 22, ale jednak z biegiem czasu coraz bardziej się do niej przekonuję, panu powiem. Że teraz jak mam iść nagrać 22, a 19. Znaczy Facebruna to jak idę, no to. Tylko to jest tak też, że Felsbrun to już jest na wykończenie, więc tam już coraz bardziej mi się chce grać. Znaczy tam coraz więcej. No wróć. Tam nagrać odcinek 40 minut, to jest gówno tak naprawdę. To tam nic nie jest zrobione. Bo ja wtedy po odcinku muszę 2 godziny przynajmniej siedzieć, żeby ogarnąć save'a. No to jest tak już trochę męczące. A tutaj 22 wiadomo, tak? Że tylko wchodzisz i nagrywasz. No na Elegraźnie na przykład długo mi schodzi ogarnianie save'a. Bo zawsze jak ogarniam save'a mam niby do przewinięcia 2 miesiące albo jeden. To mi to zawsze ponad godzinę schodzi, no bo ja wtedy w tym czasie jeszcze sobie wiadomo. Robię parę kontraktów, żeby mieć pieniążki jakieś.
parę groszy z kredytu spłacić. A tak wracając do kredytu, to na tej serii mam 1 430 000 kredytu, a miałem 1 700 000 chyba. Bo ja kiedyś miałem maksa z tego co pamiętam. Że już więcej nie mogłem mieć. I to chyba było 1 700 000, mi się wydaje. A nowe pole na wiosnę to będzie. W sumie nie wiem jakie jeszcze. Ale na pewno tą 50 trzeba dokupić. Bo już mi denerwuje te pole, takie malutkie. No i dobra, mamy 11 minut talerzowania, no to myślę, że wystarczy. Tam trochę 20 minut sobie posiejemy. I żeby nie wracać z makornikiem, zrobimy przejazd. I zrobię go tutaj. Tam powinien dojechać. Tutaj szybko jeszcze kurs zrobię dla Waltry. Żeby nie było. Dobra. A kurs jest po to, żeby on sobie to talerzało. I żeby zarabiał pieniążki. Ale ten na razie nie musi przejść do talerzowania, bo i tak mi to zaliczy i ten kontrakt i tak. No i dobra. To trzeba wsiąść do tego barana, żeby mi nie mrugał, że ten, że zakończył pracę. No ja mam ostatnie dwa cycki do zrobienia, można powiedzieć. No i ten pobrzeżnik tam trzeba zagarnąć na górze i koniec. No i talerzowa ja starczy. A może... Zobacz. Zobaczę w sumie. No ja chyba puszczę jednak tego cosplaya. Niech on sobie tutaj jeździ. Chyba może mu kurs zrobić. Ale zrobić kurs to jest minuta 8. O! Sobie kurs na prosto zrobił. Więc tych sobie jedzie. No i dobra, żeby koledze pomóc, żeby się nie męczył na tym zakręcie tu, to przejadę mu tak, o. Już zawsze parę sekund zaoszczędzone, bo zanim on podniósł i cofnął, a jedź. Niby 45 minut. O, panie, aż ściął ten zakręt. Dobra, niech on sobie tu jeździ. Tutaj słomeczki olej rzepakowy stoi i to dosyć duży, więc pieniążki będą. Czemu ty się na stację wjechał bananie? Nie, czy gdzie on jest? Nie, coś ty zrobił z tym lampą. Czemu on tak zrobił? Nie wiem. Dobra, 14 minuta, podczepiam szybko siewnik i jadę siać rzepak. No, obornika zostało trochę, no to już go nie wywalałem. Niech sobie stoi na przyczepie, leży. Na przyczepie, na rozrzutniku w sumie. Będzie czas. Będzie potrzeba, to się go wysadzi. O, 20 hektarów ma siewnik zasiany. Oczywiście zresetuję sobie, bo nie wiem ile te pole ma hektarów. I wjadę sobie od w sumie tej drogi, bo tam jest równo. Ale tu jest ładnie. No. Trochę dużo lepiej to wygląda, jak teraz sobie zrobiłem tutaj. Parę drzewek sadziłem, no może nawet trochę za dużo. Ale dużo lepiej ta mapa wygląda w tym miejscu.
Ile metrów? Ile? 8. No a nie, tam nawet nie wiem ile metrów, bo tam chyba było pod tego, pod rozsiewacz ustawione. Czyli 18 metrów pewnie było. Czy tam 12, nie wiem. No i dobra, dobra. I teraz pytanie. Czy ja to będę brał? No nie będę brał, bo Żyda robi. Ale coś. A, chciałem zobaczyć jakieś pole. A, mówię, że 50-51. Jak starczy kasy, to. No, tu są drogie pola. To może ten kawałek? Nie wiem, zobacz. Ale powoli będę musiał nad przebudową gospy. Bo z tego miejsca chętnie bym zlikwidował gospę załam. Gdybym sobie połączył te pole z tym. Tak, wiem, powinien zostawić sobie poprzecznik, ale nie będę tego robił. Tylko sobie przylecę tak o. Dookoła pole i wtedy będę sobie siał już na GPS-ie, tak jak zawsze. No, a wbrew pozorom, duże pole się tu zrobiło już. I też powoli już czas na nowy ciągnik. Bo dwa kombajny mam. Nawet spoko. Na promocji nic ciekawego nie ma. No, myślę, że teraz chyba czas na 7R. Już powoli. I do niego siewnik jakiś 15-metrowy. Tak mi się wydaje, że to będzie chyba już dobry pomysł na ten czas. Tak sobie myślałem, że tutaj GPS nie wyjdzie. Zastanawiałem się, czy wyjdzie GPS, czy nie wyjdzie. Ale jakby było 9 metrów, to pewnie by wyszło. Bo widać, że dobry meter zostaje. No właśnie, jeszcze ciągnik z wałami trzeba ogarnąć tu. A to Waltra. Waltra sobie ogarnie to. Wałowanie później. I teraz jak to zrobić? Dobra, chyba jakoś od tej strony chyba sobie posieję. No bo tam od tamtej strony tam nic ciekawego nie ma. No widzę, że teraz jak doszło nowe pole, tutaj to 41, to teraz widać ile metrów doszło pola, tak? Że teraz się w tą stronę opłaca jeździć, bo tutaj kuspek kosił, no mu się niby w tą stronę opłacało, a mi się wydaje, że chyba w tą lepiej było kosić. Tak jak mam kamerę teraz. Tak mi się bynajmniej wydaje, ale nie wiem. To jest tylko takie moje zdanie. Dobra. No i lecimy dalej, tak. Nie śpimy. Ten jeden poprzeczniaczek to może być trochę mało. Dlatego ja chciałem dwa zrobić, ale już nie robiłem. Z tym zaraz zobaczę, jak nie będę się dało wykręcać, to zrobię sobie drugi. No i jak to wygląda z cosplayem? Waltra ma 4 minuty, a ten ma 40 minut niby. To niech on sobie tam talerzuje. Jak on zrobi drugie kółko, no to mu koledze trochę pomogę. Przestawię go, żeby jeździł już po tym nieuprawionym. Bo bez sensu ma tyle kursu sobie nadrabiać. Ja i tak to będę musiał po odcinku zwałować pole i tak, więc. Więc w tym czasie co to będzie wałowane, to on tam skończy sobie talerzować. No. I tak to będzie wyglądać. Robotka idzie fajnie. Minut mamy na odcinku 20. Więc na spokojnie. Ja robię 40-minutowe, więc 20 minut jeszcze mam. Jak się uda ogarnąć szybciej, no to będzie fajnie, tak? A jak się nie uda, no to mam jeszcze 20 minut ciebie, więc na spokojnie powinno dać radę. To
to siąść. Ale to talerzowanie to taki dodatek w sumie. No bo stwierdziłem, że na tamtym polu misję robiłem, więc wymyśliłem sobie talerzowanie. Bo wiedziałem, że Waltra będzie jeździć po kontraktach, więc nie chciałem jej już ruszać. No, się wyjdą fajnie. Ale zrobimy sobie tak przybliżenie, bo to dużo ładniej wygląda. Na siewach możemy sobie tego używać, no bo w sumie się zależałem też mogłem, ale. Ale już nie chciało mi się. No i w kolejnym odcinku co będę robił, no to mówię, że chyba w listopadzie się spotkamy. Że chyba już będzie listopad i będę walczył ze sprzedażą. A trochę jeszcze nie będzie, więc żądier będzie miał co robić. Stary żądier będzie miał co robić, ale pieniążków też będzie, bo to będzie olej za 6 tysięcy. Olej będzie za 6 tysięcy, ale tego oleju trochę tam mam. Nawet dosyć dużo bym powiedział, że mam tego oleju. Nie wiem jak to będzie z chlebem. Nie wiem jak to będzie z chlebem, ile mam tego chleba. Bo nie wiem ile minęło. Ale chyba w sierpniu zacząłem produkcję chleba. Mi się wydaje. Albo w lipcu. Nie wiem. Nie pamiętam. A wiem, że z pola 57 prosto było włożone na młyn tam do góry. Trochę ciężko na tym jednym poprzeczniaku, ale zaraz będzie szerzej, więc muszę jeszcze jedno kółko wytrzymać, tak? Bo potem już będę w drugą stronę chyba nakręcał. Nie wiem, czy wygodnie by nie było w drugą stronę skręcać. Ale zobaczę. Nie wiem, ja jak się uwezmę na jedną stronę, to sobie wolę. Bo mi czasami jest w lewo łatwiej skręcić w prawo. Jeśli to niby to samo, ale jakoś tak wygodnie skręcić w lewo. No jest czwartek, jutro piątek. Więc jeżeli jutro nie będę grał z krukiem, to ogarnę sobie dużo. No to sobie choćby rano ogarnę. Chyba z dwa odcinki może od razu nagram. Bo choć Baleron jest fajny. Ja lubię choć Balerona dusić, bo tam już mam dużo pól kupionych. I dosyć powiem wam, że sprawnie to idzie już Baleron. Tam już pieniądze są kręcone. Tam zacząłem teraz produkcję oleju rzepakowego i słonecznikowego. Więc tam już kasiorka idzie fajna. Kontrakt na pole numer 7 został zrealizowany. Dobra. Odbierz, może odświeżę, może jakieś fajne talerzowanie, fajnie. Ale nie ma nic. No, ziemniaki kontrakt za 16 tysięcy, ale no nie chcę być. Chociaż nie powiem, że flet na osadzie, to tam kopałem ziemniaki. Ale no nie za 16 tysięcy, tylko za 30 tysięcy. A robiłem to tylko po to, żeby mieć fajny odcinek. Znaczy, zarobić kasę i mieć fajny nabytek. Byłem na promocji, był, który właśnie potrzebowałem. A powiem wam więcej. Dzisiaj jest poniedziałek. Dzisiaj jest poniedziałek i w środę będzie flet na osadzie i będzie kolejna nowa maszyna z promocji. Dosyć fajną promocję trafiłem. Ale to zobaczycie w czwartek na odcinku, bo świetna ta promocja jest. Tak mi się ona podoba, że to jest niemożliwe. No i dobra, siedniczek do góry. Zostało jeszcze troszeczkę do siania. Ale co? To już pójdzie. I doszedłem do wniosku, że trzeba do tędy. Zrobię sobie ten drugi poprzeczniak.
będę sobie siał dalej. Na przecinkę, tak jak, jak tutaj. No, już 2 hektary zasiane prawie. To jest hektar 90 zasiany, więc spoko, spoko. I teraz tak. A, ja już odebrałem ten metryk. Przydało się zrobić, żeby Waltra wróciła na podwórko. Przejdź. W sumie możesz nawet tutaj przejść, bo... Bo potem i tak będę musiał ten nabornik uprawić. On już drugie kółko robi? Chyba tak. Tak, on już drugie kółko zrobił. Więc trzeba zrobić szybkie... Szybkie biegnięcie na pole numer obok. Trzeba tutaj kolegę trochę naprowadzić na dobry tor. I dobry tor będzie ten. Bo sobie tam przejdzie do końca? O! Nie ta struna. Bo kursy zacznę od tamtej strony. A to nawet lepiej, że w sumie od tej strony. Bo myślałem, że od tej strony. Ale nawet lepiej, że od tej strony to się zaczyna. Powiem, że nawet lepiej, że od tej strony. Przynajmniej nie będę musiał tak długo czekać, aż on sobie będzie uprawiał. W sumie to mógłbym już, jakbym wiedział, że od tej strony, to bym go zostawił aż do końca. Trzydzieści dwie minuty. No tak się zdziwiłem, puściłem go, a tam 3 minuty zostało do końca kursu. Mówię, uuu, to nie ta strona. A tak bym go zostawił. No. W sumie mogłem się domyśleć, że od tej strony jak kurs zaczynałem tu... A, tu przez stop pisało, no tak. No baran, no baran, no. Trzeba umieć czytać, nie? No nie wiem. Niby widziałem tego stopa, ale jednak tak... Jakoś... Jakoś sobie go... Jakoś tak się zamyśliłem o czymś i... Ja się zamyśliłem po prostu i... No i tak... Niby widziałem tego stopa, ale się zamyśliłem o czymś i... Zapomniałem. Dobra, no. Trudno. Bywa i tak. No i dobra. Pół pola jest zasiane, więc... 2 hektary jest, więc tutaj 4 hektary te pole ma. Tam 4 z hakiem. Myślę, że pół pola jest zasiane. No, będzie pół pola za tym przejazdem obok. Bo jestem na numerku 41, więc jestem na połowie pola. Wychodzi na samą 41. Więc jestem na połowie... Pół pola jest zasiane. Myślę, że nawet widać, że pół pola jest zasiane. Raz, dwa, trzy. No i dobra, tutaj sobie dobra. No i dobra, przecinka zrobiona. I teraz sobie sieje dalej w kółeczko. Fajnie to wygląda na tym wysokim ściernisku, jak nie jest ujechane. Tego dobrze tu kursplay kosił. W sumie na tym drugim polu też kosił kursplay. Fajnie to wygląda, jak to jest tak... Takie wysokie ściernisko się przygniata przed kołem. I tutaj siewnik po tych dużych talerzach. Siemnik jedzie potem dużą ściernicką, no fajnie, no. No by na tych zwykłych, oryginalnych teksturach to by nie wyglądało tak fajnie. Chociażbym chętnie taką miniaturkę zrobił, ale obiecałem, że będziesz żądirem, to będziesz żądirem. Właśnie nie wiem, czy męczyć odcinek do końca tego pola sieniu. Zobaczę w sumie. Jak zrobię tutaj ten kawałek usieje, zobaczę ile ma minut. Jak będzie dosyć dużo, przecież przecież by było 28, więc tutaj będzie około 30 minut, jak to zasieje. No i będę się zastanawiał, czy warto ciągnąć ten odcinek 5 minut dłużej na przykład, żeby to dosiać, czy lepiej sobie odpuścić i
Chcę być lekko krótszy, a bardziej treściwy. A nie wiem, nie wiem. Bo na wiosnę dopiero będą kolejne pola. Więc na wiosnę się będzie trochę działo. Oczywiście wiadomo, że dalej siebie będą, ale... Wiadomo, że będą dalej siebie, ale chodziło mi o to, że... Będzie już... Coś ciekawszego, bo będą nowe pola, tak. Więc nie ma problemu. Często jest ze sobą takie kamerze, więc... Bo to fajnie wygląda. Jeszcze jak jest dobre oświetlenie. Naświetlenie słońca, jak jest dobre, to w ogóle ten Tesla fajnie wygląda. To był w sumie mój pierwszy zestaw taki większy do siana. Więc teraz już tylko większe i większe silniki. No, nie uprawiałem z tego względu, że nie ma po co uprawiać tak naprawdę. Skoro ma uprawę 8, dwa silniki. Chyba dwa. Chyba, że już tamtego sprzedałem, a ja nic nie wiem. Ja, ale może być do garażu wszedł, co? Nie, no mam tego kuna jeszcze. Więc w kolejnym odcinku się tym kunem jeszcze pobawimy. Myślę, że ostatnie siebie tego kuna zrobię. Może by ten kuchni nie był samotny, to może pojeżdżę Jundirem. Albo starym Masajem, bo przecież mam skrzynię biegów teraz, więc mogę starym Masajem pojeździć tym silnikiem. Bo John Deere też fajnie by wyszedł, ale John Deere... Właśnie, zobaczymy. Niby powinien pójść z tym silnikiem. Niby 220 koni on wymaga, bo to jest ten większy. Więc zobaczę. No ale McCormick ma 18 godzin już u mnie zrobione. On był nowy kupiony. Więc fajnie, fajnie. Ale to też mam nawet dosyć dużo chyba godzin zrobione. Nawet nie wiem w sumie ile. Nie interesowałem się ile, ale dosyć pracami już natrzymane. Nie wiem, zobaczę, jak będę przebiegał, to może John Deere na promocji się trafi, 7R na przykład. To bym chyba rypnął, jakby John Deere się pojawił na promocji. No i myślę, że fajnie John Deere by to robił, no. Ogólnie mój plan był taki, żeby kupić dwie siódemki. Siódemkę nową i siódemkę starą. I wtedy ósemkę nową i starą. W sensie 8R, tak. 8R 2018 i 8R 2020. Taki był plan. Ale czy to wypali? To nie. Myślę, że tak. Myślę, że będzie robotem na te dwa ciągniki. W sumie na cztery. No i potem, jak już będą pola tutaj kupowane, to już będzie szło. Teraz najważniejsze jest nakupywać sprzętu. Jak będzie sprzęt, to już reszta przyjdzie. No, jak będzie sprzęt, no to będzie pola brakować, ale lepiej, żeby sprzęt stał niż jechać jednym silnikiem na przykład przez 20 pól na przykład. To tak przykładało 20 pól, powiedziałem, tak. Wiadomo, że tyle nie będzie pól, ale... No jak się tu wszystko połączy, to już będzie tutaj wielkie pole. I będzie się w tamtą stronę jeździć. Więc zobaczę, co tu się co tutaj się da z tego pola wystrukać. O! Tutaj jest siódmy rok grany już. Więc widać, jak M-Click jest do tyłu. Że tu już 7 lat. Że tu jest lata gry 7, a na Leningradzie już 11 lat.
To będę użyłem, tylko miałem znacznie więcej pól, tak? Coś to trochę dłużej schodzi. A na Elengradzie to tam mam dwa pola. Teraz w sumie cztery. Teraz w sumie cztery. Więc Elengrad też już fajnie się powoli zaczyna rozwijać. Już Elengrad się fajnie zaczyna rozwijać, no bo już doszły dwa nowe kawałki. W sumie jeden taki nawet dosyć duży, ale to więcej na Elengradzie. Dobra, 36 minuta. Ja chyba będę kończył ten odcinek, no bo nie będę was tutaj męczył z tym musianiem. Bo mi to zostało parę przejazdów, z tego co widać. Nie będę oszukiwał, mam parę przejazdów. Jakbym się chciała podzielić, to bym wam powiedział ile. No ale mam 2, 3, 4, 5 przejazdów jeszcze. Więc nie będę was męczył. A sobie zrobię coś pożyteczniejszego. W sensie nie będę was trzymał, bo jest 36 minuta i to starczy. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa, pa.